Open Box, czyli otwieranie kolejnej paczki z drogerii internetowej. Tutaj mam paczuszkę, tym razem jest to paczka z Urodomani. Oczywiście jak zobaczyłam kolejną promocję, to nie mogłam się powstrzymać, musiałam coś zamówić. I tym razem była promocja na wszystkie produkty do włosów, więc sobie właśnie wybrałam parę produktów do włosów i jeszcze kilka tam drobiazgów. Więc otwieram sobie teraz tą paczuszkę i pokażę Wam, co się w niej znajduje. Taka ładna taśma z Urodomani i muszę ją pociąć. Dobra. Jest otwarte. Odłożę ten nóż, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Dobra. Pudełeczko jest otwarte. O. Wszystko ładnie zapakowane w folię bąbelkową. Dużo tej folii bąbelkowej. Dużo, dużo. Ale przynajmniej wiem, że wszystko jest fajnie zabezpieczone. To mogę odłożyć, później sobie pstrykam, będę się bawić. I dobra, wyciągamy po kolei. Nie jest tego co prawda jakoś bardzo dużo. Tutaj mam pierwszą rzecz. Aha, i wszystko jest tak popakowane, że jak muszę teraz rozklejać. Dobra. To pierwsza rzecz, ta już widzę, to jest Batist. Zamówiłam sobie kolejny. Widzicie psa na kanapie? Racji! Zamówiłam sobie kolejnego Batist. O! Jest zaklejony taśmą, ciężko mi go wczekać. O, jest. Aha, i zakrętka została w środku. Tak, zamówiłam kolejnego Batist, ponieważ te wszystkie, wiadomo, one, te standardowe Batist, szampony zostawiają biały osad na włosach. Ja sobie zamówiłam właśnie Dark and Deep Brown, a Hint of Color. Czyli po prostu dla ciemnych włosów suchy szampon. Przyda mi się, bo podobno nie zostawia jasnego takiego nalotu na włosach. No jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Zobaczymy. Zamówiłam na próbę. Wszystkie Batisty lubię. Nie przeszkadza mi jakoś bardzo to, że zostawiają ten biały osad. Aczkolwiek fajnie będzie, jak nie będzie tego białego osadu. Będzie mi łatwiej po prostu go tam wyczesać, bo jednak to trzeba mocno tam wmasowywać tą głowę. Dobra, i tutaj mam produkty włosów. Zaraz Wam pokażę. Zamówiłam sobie trzy woski z Yankee Candle. Kolejne woski, po prostu zapachu maniaczka, nie mogę się powstrzymać. Już na pewno któryś zaraz odpalę. I już Wam pokazuję, jakie tutaj mam. Mam Turquoise Sky, tak się to czyta, turkusowe niebo. Czuję, pięknie pachnie. Tak wakacjami, morzem, tak słodko, ale orzeźwiająco, ślicznie. Tylko wiadomo, przez folię troszeczkę inaczej to, to pachnie. Super, fajny taki turkusowy. Psy mi szaleją, oczywiście. Dobra, kolejny to jest A Child's Wish. Podobno pachnie jak takie wspomnienia z dzieciństwa, wiecie, takie... w ogóle tutaj czuję ten zapach, jak tylko otworzyłam pudełko, to był coś zapach tych wszystkich, właśnie tych wosków. Pachnie... Rzeczywiście, powiem Wam, że rzeczywiście tak jak dzieciństwo, kojarzy mi się to bardzo z dzieciństwem. Bardzo przyjemny zapach, taki świeży i właśnie teraz będę miała dylemat, który odpalić. Na pewno który zapalę, ale jeszcze nie wiem, który. Ups, i poleciał. Mam nadzieję, że się nie połamał. Zostaw, Dżuduś. I ostatni to jest Lake Sunset. Podobno bardzo, bardzo popularny i... Znaczy, jest bardzo popularny i podobno bardzo ładnie pachnie. Ja jeszcze go nie miałam, więc nie wiem. Pachnie ładnie, aczkolwiek nie wiem, czy dla mnie nie trochę za słodko. Nie wiem, czy do końca mój zapach. Ten czaj coś mi się bardziej chyba podoba, ale też jest bardzo ładny. I on podobno właśnie pachnie jak takie jezioro nad morze, znaczy jezioro nad morzem, jezioro właśnie na wakacjach, jak jesteśmy na wakacjach, podobno pachnie wakacjami, zobaczymy. I słuchajcie, mam tutaj szampon i odżywkę i to jest takie ciężkie, że ta paczka się zrobiła taka ciężka. Mam szampon i odżywkę z Kalosa i powiem Wam szczerze, że nie byłam przekonana, oczywiście wiem, że maski z Kalosa są bardzo popularne i są bardzo dobre. Więc stwierdziłam, że na pewno sobie zamówię i stwierdziłam, że zamówię sobie też szampon. W sumie o szamponach za dużo się nie mówi i nie wiem, czy też są takie dobre jak te maski. Aczkolwiek stwierdziłam, a zamówię sobie, będę miała komplet, zobaczymy.
Jak się nie straszy, to trudno. Bo była właśnie, aha, bo promocja była minus 20% do produktu do włosów. I stwierdziłam, kurczę, ten minus 20% w sumie kosztował ten szampon chyba dychę. Mówię, spróbuję. Kurczę, litr szamponu za dychę, a jeszcze z promocją minus 20% za 8 zł, naprawdę. Nawet jak się nie sprawdzi, to to jakoś tam bardzo nie szkoda. Teraz tego nie otworzę. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, mimo tego, że szeleczę tą folią. Nie wiem, ale powinnam sobie dużo pomóc sobie tym nożem, bo ciężko mi jest strasznie rozpakować. Ja się cała tutaj skaleczę, nie wiem, co sobie zrobię. Dobra. Najciężej jest tą taśmę przeciąć. Tutaj mam paragon. Dobra, wyciągam maskę. Słuchajcie, mokre jest. Chyba się trochę polała. Ładnie pachnie. Kurczę, i teraz bym miała ręce brudne. Nie fajnie, nie fajnie, no ale dobra. Jakoś tam bardzo nie wyciekła, troszeczkę może. I ja sobie zamówiłam blueberry, czyli jagodową, o zapachu jagody. Jestem bardzo ciekawa, nigdy nie używałam właśnie tych kosmetyków z Kalosa. Jestem bardzo ciekawa, wielka jest ta pucha, że tak powiem. Zobaczymy, jak się sprawdzi, na pewno dam Wam znać. I o odżyw, i o masce, i o szamponie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa właśnie, jak się u mnie sprawdzą. Bardzo jestem ciekawa szamponu, bo podejrzewam, że odżywka mi się sprawdzi dobrze, bo wszyscy je tak zachwalają, znaczy odżywka, maska. Myślę, że dobrze się sprawdzi, wszyscy je tak dobrze oceniają, wszyscy je tak strasznie polecają, to myślę, że będzie ok. Natomiast szampon, nie wiem, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. I tak jak tę maskę mamy w takiej puszce, że tak powiem, to tutaj mamy butelkę zakręcaną. Słuchajcie, to jest tak dobrze zabezpieczone, że aż za dobrze, że nie mogę tego wyjąć. Tutaj mamy właśnie butlę dużą, też litr. Jezu, nie wyciągnę tego. Przysięgam Wam, że tego nie wyciągnę. Nóż idzie w ruch. Dobra. Przeciąłam taśmę. Okej. Mam szampon, również blueberry, no i co? Coś Wam przeczytać o tym? Myślę, że ja sobie po prostu sama się z tym zapoznam i w ogóle po prostu to jest do suchych, zniszczonych, poddanych obróbce chemicznej włosów z ekstraktem z czarnej jagody i olejem awokado. No zobaczymy, moje jakoś tam obróbce chemicznej chyba włosy nie były poddawane żadnej, bo ani ich nie farbowałam, ani nic. No ale zobaczymy właśnie, jak się sprawdzi. Jestem ciekawa właśnie tego szamponu i tej odżywki. Na pewno pójdą w ruch. Myślę, że jutro sobie już mi umyję włoski. Zobaczymy i na pewno Wam powiem, jaka jest moja opinia na ich temat. Ale to też pewnie po jakimś dłuższym czasie, no bo po jednym użyciu raczej niewiele da się powiedzieć. I ostatnia już rzecz, ostatnie trzy rzeczy, to są gumeczki Invisibubble, o których ja już mówiłam, które uwielbiam. Ja sobie zamówiłam pojedynczo 3 sztuki, one są zapakowane wszystkie w jeden pojemniczek. I już Wam pokazuję, jakie sobie zamówiłam, otworzę. Zamówiłam sobie 3 kolorki i zamówiłam tak, błękitną, taką śliczną, bo mam już czarną i stwierdziłam, że chciałabym mieć też jakiś kolor, bo jednak czarne mam 2 i stwierdziłam, że fajnie by było mieć jakiś kolorek, czasami do jakichś letnich stylizacji, fajnie jakiś tam akcent na włosach, moim zdaniem to nie wygląda źle, jak jest gumka innego koloru niż włosy. I właśnie taka błękitna jest prześliczna, taka jaśniutka. Druga to jest taki ciemny brąz, jakby prawie czarny, więc też fajnie po prostu do każdej stylizacji, po prostu do wszystkiego. I ostatnia to jest taki róż, tutaj wygląda bardziej jak fiolet i na stronie wyglądała bardziej na różową, ale też fajny kolor, taki letni, dosyć taki jaskrawy, moim zdaniem takim lekko odblaskowy, bardzo fajne kolorki. I te gumeczki kosztowały na stronie 4,50, od nich również był odliczony ten rabat, minus 20%, także super, na wszystkie rzeczy do włosów, na wszystkie, na suche szampony, na odżywki, na maski, na akcesoria właśnie do włosów, na szczotki również, także super, fajnie, warto jest łapać takie promocje. I teraz w ogóle na Urodomani
z tego co widziałam na Facebooku, warto jest polubić właśnie jakieś różne drogerie internetowe na Facebooku właśnie, bo często właśnie ogłaszają jakieś promocje i ja właśnie w ten sposób wyhaczam zawsze i tą wyhaczyłam, bo Urodomania ogłosiła właśnie, że przez całe wakacje, przez 10 tygodni, każdy weekend będą rabaty, różne rabaty. I teraz już był właśnie drugi rabat. Pierwszy to był na Hakuro, który niestety przegapiłam, a i tak nie miałam kasy wtedy, więc trudno. Ale drugi właśnie był na wszystkie produkty do włosów, także super. Właśnie sobie zamówiłam te rzeczy do włosów i oprócz tego Yankee Candle. Na nie nie było rabatu, ale stwierdziłam, że wszystkie woski mi się w sumie pokończyły. Tam została mi jakaś resztka poprzedniego i stwierdziłam, że warto mieć jakieś nowe. Także tak, także polecam Wam sobie właśnie wam wejść sobie na stronę Urodomani na Facebooku i właśnie zobaczyć, jakie będą promocje w przyszłym tygodniu, w przyszłym weekend i przez całe właśnie wakacje, bo ma być 10 aż 10 weekendów, tak, przez 10 tygodni mają być różne promocje, także ja już też czekam na następną i już się boję, że zbankrutuję. Także to było moje całe zamówienie, nie jest tego dużo. Aczkolwiek, no tak jak mówię, zamówiłam to, co mi było potrzebne, co mnie ciekawiło, interesowało, czyli po prostu gumeczki Invisible niezawodne, które uwielbiam i stwierdziłam, że muszę sobie zamówić kolejne. Batiste, bo chciałam próbować rzeczywiście, czy ten do ciemnych włosów się sprawdzi lepiej niż te pozostałe. No i maska, szampon, po prostu była mi ciekawa, nigdy nie używałam, a są tak zachwalane, że stwierdziłam, że muszę wypróbować. Także to jest wszystko. Całe moje zamówienie i co, żegnam się z Wami, do zobaczenia w przyszłym filmiku. Ściskam Was gorąco, pa!